Witam was serdecznie, jest niedziela. Słuchajcie, my jedziemy, zebraliśmy się w końcu, wstaliśmy strasznie późno dzisiaj, no ale trudno, są i takie dni. I jedziemy w końcu teraz do sklepu, słuchajcie, jedziemy do B&M-u zrobić zakupy, takie małe, dosłownie, w zasadzie to większość kosmetyczne, takie wiecie, dezodorant jakiś ten, jakiś szampon, jakiś coś tam, także takie rzeczy, ale zabiorę was, słuchajcie, ze sobą chyba, bo spróbuję coś nagrać, zobaczymy co się uda, spróbuję coś nagrać w B&M-ie, bo słuchajcie, w B&M-ie już jest po prostu wariactwo, no, ale to nagram, to zobaczycie, nagram, zobaczycie wariactwo i tak co, ja biorę tą swoją bomberkę, koszuleczka, taka polówka, te jeansy i wezmę Adidasy, jednak stwierdziłam, bo nie wiem, chyba ma padać, i moją małą torebeczkę, w którą właśnie schowam telefon i aparat właśnie, telefon, najważniejszy telefon. Dobra, więc tak, więc my idziemy, co ja wam pokazuję, pewnie syf z tyłu, to nic. To nic, to się wytnie, mnie nie wytnie. Dobra, także lecimy i widzimy się później. Zobaczcie, to jest to, co wam chciałam pokazać. Słuchajcie, są już święta. W sklepach w Anglii są już święta. Proszę bardzo. I to jest, słuchajcie, cała taka ogromna półka. Jedna alejka po prostu, zobaczcie. O, ale to jest słodkie. Zobacz, jaki widok. No, szopka. Szopka. Szopka to jest, że to już tu stoi. I żeby wam powiedzieć, to nagrywam to 15 września. Dlaczego ten dziadek Bożek jest cały różowy? No mój Boże. No takie o. A tam to jakie ładne rendiery, czy jak to. O, Merry Christmas. Jest. Nie chcę na to patrzeć. No. Jest połowa i jest 15 czy 16 września. 15 jest dzisiaj, 14? Nie wiem. Tak, 15, dokładnie, niedziela. O, torby na prezenty, słuchajcie, tu proszę, te takie, te zawiki, co oni to mają, nie wiem co. No, także wszystko jest. Jakbyście już mieli urządzać święta, zapiszę, to jest. Nawet są już świąteczne i takie zimowe, zobaczcie, zestawy, wiecie, z czekoladkami, ciasteczka i takie rzeczy. Szok. Przeszła właśnie pani z obsługi, czy tutaj ze sklepu, nic mi nie powiedziała, a ja nagrywam kamerą. Także chyba można nagrywać w B&M-ie. Pewnie zależy, na kogo się trafi też, nie? Tu w sumie czekoladki tak się przeplatają, niektóre świąteczne, ale jeszcze tak strasznie nie ma. Co widzisz? Galaretka! I galaretka, to jest no. Pomarańcz i cytryna, tak. To jest tropikalna. Którą? Tą czy tą? Tą różną, tą zieloną, tą kolorową, no, tą zieloną. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie, idziemy dalej, idziemy na dział kosmetyczny, bo my przyszliśmy tylko w sumie po kosmetyki. Patrzcie, co Łukasz zauważył, kalendarze adwentowe, słuchajcie, z czekoladkami. Haribo, Pringles. Serio? Pringles ma kalendarz? Co tam jest? Pewnie. Chipsy? Po ile, po 8? Jaki wielki. No. 12, na 12 dni tylko. No, bo niektóre są, no na 12. Tak, chipsy? Masz nawet smaki. O. No to Mary Pringles. No, także kalendarze też są. Ja preferuję ten. Ten? Ten. Z Reese's? Zdecydowanie. Uwielbiam to. To ci kupię. O, to... No, to są takie pyszne. O, nail. Poczekaj, bo ja to potrzebuję. High Remover Moisturizing. Słuchajcie, to jest super. Polecam wam bardzo serdecznie ten krem Nail do depilacji. Świetny jest. All Hair Type Moisturizing. Łukasz, daj koszyczek.
keep up in your shadow, feeling good. And if we move too fast, I will tell you, I'll ask you to stop, but I won't. The way that we both feel about this just means go. That's why I said that we should be more than a couple. Of hours is not enough. So kiss me again and again and again, the way it should be. You see, teraz do McDonalda. Wyszliśmy właśnie z... Byliśmy w B&M i z Saversa. To jest taka drogeria jak Boots. I idziemy do McDonalda, mimo że ja strasznie nie chcę. Mi się w ogóle nie chce tam iść, ani jeść nawet. Ale Łukasz chce strasznie zjeść, bo są nowe kanapki, także pokażę wam. A, o, no to patrzcie. O, to Łukasza interesuje. Co to jest? Double Quarter Pounder, no. Także idziemy, tak, idziemy po to. Ty wybieraj pierwszy, bo ja nie wiem jeszcze co chcę. Znaczy ja nic nie chciałam. O, jest double. Po ile? 3,99. No to tak. Chcę to. Spicy chicken McNuggets. Dobra, słuchajcie, zamówimy, bo strasznie miga ten ekran, widzę w aparacie i tak pewnie będzie migał też na komputerze. I się odezwę. Zobaczcie, zrobi... Ups. Już zobaczyliście. Zrobili nową sałatkę, bo ona była w jakiejś takiej tubie, ta side salad, a teraz jest w pudełku. No ciekawe. Mm-hmm. Dobra. Dobra. I dalej. Drink. Sałatkę bierzesz? No. No nie. Co sobie weźmiesz frytki zrobić? Ja potem będę jadła sałatkę. Łukasz będzie z frytki. Nie, nie, sałatka szuka. Dobra, zamawiamy dalej. Zamówienie złożone. Czekamy, zamówiliśmy table service. Zaraz wam powiem. No, Łukasz czyści stolik, bo wszystko w keczupie. To nie jest świeży keczup, jest zaschnięty, bo nie wiem, czy oni tu pracują, czy tylko rozmawiają ze sobą. Przestań, no ruch mają. Może. Nie, no pusta jest teraz. No właśnie. No gadają większość, tak, tak to jest. No, w każdym razie zamówiliśmy i słuchajcie, siedzimy... Zamówiliśmy table service, chciałam to powiedzieć. Dlaczego? Bo siedzimy na dole, w piwnicy, ja to nazywam. Po prostu jest góra i dół. I niestety na górze nigdy nie ma w ogóle wolnych siedzeń. Dlatego usiedliśmy sobie tutaj na dole. Ja usiadłam w takim rogu, żeby wiecie, nie nagrywać tam ludzi z całej restauracji. No, także tak sobie, tak się schowałam trochę. Ładna jest ta ściana, w ogóle ładne tło. Podoba mi się. Podoba mi się moje tło, Łukasz. Mieliśmy taką ścianę do domu. Tak? No, to no, też jest ładne. Może już będzie zawsze można się nagrywać. Już będę zawsze, no. W ogóle Łukasz mnie namówił, bo ja nie chciałam strasznie iść do McDonalda, bo mi się po pierwsze nie chciało tak strasznie jeść, a zamówiłam tego samego na przykład pantę. Także wielką bułę zamówiłam w zestawie też. A po drugie, nie chciało mi się w ogóle nigdzie iść. Mieliśmy iść tylko docelowo do tego sklepu na zakupy. A muszę wracać i robić szybko pranie, bo mam ogromnie dużo prania po Łukasza powrocie. I muszę uprać rzeczy przede wszystkim do pracy na jutro, bo słuchajcie, nie mam w czym jutro iść do pracy. No takie wiecie, robocze, także nie chciał mi się iść, no ale Łukasz mnie wyciągnął. Wsówka mi wyszła. A był ten? Nie dają rady. Ten duży burger mój ulubiony, jak się nazywa? Wiesz. To jest klasik, ten, te czarne pudełka. Ten taki z sosem od Big Maca. O Jezu, no wie, patrz, zapomniałam. Też zapomniał się nazywać. Ten ogromny taki. A daj zobacz do kiosku. Ale co będziesz jeszcze zamawiał? Nie chcę iść tam. Zamówiliśmy po zestawie, zamówiliśmy te spicy nuggety, bo to jest nowość. Serki, a to musi być. Cheese bites, serki, to musi być. To nawet ja to lubię. Gdzie ja serów nie cierpię. No i tyle, nie? No. Dobra, czekamy. Ogólnie to jest zawsze bardzo szybki serwis, nie? Czy szybko zawsze jakoś? Zobaczymy, możliwe, że i dzisiaj szybko dostaniemy. Nie było dużo ludzi też na górze nawet, nie? No, rzeczywiście. Jakoś nie było dzisiaj ruchu, nie wiem czemu, jest niedziela w sumie, godzina taka obiadowa. Dobra, zobaczymy. O, widzisz, mówiłam ci, że pani sobie zamawiała w kiosku ten... Śniadanie, znaczy no, jedzenie na przerwę. Dobra. Ciekawe. Przyszło i słuchajcie, wygląda tak. O, to co zamówiliśmy, serki, moje frytki, moje frytki. Gdzie jest twój... Nie ma mojego sosu. Masz paragon.
Serio nie ma? Nie ma. Nie ma, bo ja zawsze chciałam wam właśnie pokazać, że ja zawsze sobie sour cream zamawiam, a nie dali mi do frytek. Także Łukasz leci. Tu jest co? Tu Łukasz zamówił z bekonem. Tu jest, aha, sałatka Łukasz! Kurde, poszedł. A nie ma też sztućców. Będzie szedł drugi raz. Czekajcie, jeszcze sprawdzam. Nie, nie ma sztućców do sałatki, nie dostał. Aj. Sztućce do sałatki. Jeszcze sztućce do sałatki nie dostałeś. Słyszałeś mnie? Coś słyszałem. Jak tam to? Powiem ci, że grubo, no. Dobre. Frytki ja jem z sour creamem, jakby się ktoś pytał. Sałatka, słuchajcie, zmienili na pudełka. Jest jej dużo mniej i zamiast małych pomidorków jest plasterek pomidora. Także oszczędzają. A pokaż mi jeszcze te nuggetsy, bo jestem ciekawa, jak one wyglądają. Czy tak samo? O matko. Ale pomarańcz. No, to znaczy nie, w kamerze to one są w ogóle czerwone. Poczekajcie. O, teraz może. Ale ciemne, co? Ciekawe. Dobra, zamykam, żeby nie wystygło. Kupiliśmy i szybciutko wam pokażę, co kupiliśmy. Łukasz sobie kupił krem do twarzy, taki z L'Oreal Men Expert. On już kiedyś miał, lubi, także taki kremik. Dalej pasta do zębów. Wzięliśmy Pronamel. Ostatnio, słuchajcie, używaliśmy Pronamel, ale innej trochę. I dzisiaj wzięliśmy sobie inną jeszcze na spróbowanie i zobaczymy. Powiem wam, że ta pasta, myśmy wcześniej używali Oral-B, taką whitening, ona była w takim granatowym opakowaniu. A raz Łukasz kiedyś kupił ten Pronamel i powiem wam, że jest super ta pasta. No, także taką pastę do zębów, bo już nam się skończyła. Tu Łukasz sobie kupił z Got to be Glued ten... taki, jak coś, że klej, no glue. Tak, taka pasta, o, jak klej do włosów. To wam już kiedyś mówiłam w którymś vlogu, że to jest super do włosów takich właśnie krótkich, męskich, ale nie takich, wiecie, jeżyk, tylko takich, które trzeba układać. Bo do damskich to się absolutnie nie nadaje, bo to jest naprawdę jak klej, dosłownie. Ja sobie wzięłam żel pod prysznic z Carexa, ten oryginalny zapach. Słuchajcie, strasznie mi się fajnie on kojarzy, bo kojarzy mi się z Londynem. Bo w Londynie, jak pracowałam w hotelu, to używałam tego Carexa, tego żelu takiego małego antybakteryjnego do rąk po prostu nałogowo i kojarzy mi się z tym właśnie, z Londynem. I taki sobie wzięłam, a też był na promocji. Taka butla, słuchajcie, była za 99 pensów, także super. To już mogę rzucić od razu do mnie. Aha, to już mogę rzucić, Haribo. Te Jelly Babies, czyli dzidziusie. Przerażające to jest, ale słuchajcie, przepyszne są. Jak nie lubicie żelek, takich żelek, to spróbujcie z Haribo te, bo one są takie twardawe. No super są, super żelki dzieci. Także już poczekajcie, rzucę do Łukasza. Ops. Łukasz poturbowany. Dalej Pumex, najzwyklejszy w świecie Pumex. Matko, co tu dalej jest? Co tu dalej jest? Dalej mamy tak. Dalej Łukasz wziął sobie jakiś taki dezodorant. Antyperspirant w zasadzie. Łukasz wziął sobie, bo ja tam jeszcze mam taki jakiś szampon dla mężczyzn. Wziął, bo co? Bo ładnie pachnie, tak? Szamponem. Takim typowym, zwykłym szamponem. Taki szamponowy zapach. No nie, bo żaden. Mają buzię na plagach, wiesz? No wiem. Na buzię i to się je. No trudno, dobre są. Wzięliśmy lakier, nasz ukochany lakier z Got to Be, to jest ta sama seria, co ten Łukasza klej do włosów. To jest ta sama seria, świetny lakier, ja go uwielbiam, po prostu spryskam koczka raz i tak cały dzień się trzęsę i nic się z koczkiem nie dzieje. O, z reklamówką od razu. Czekajcie, no reklamówka mi się przykleiła do kawy, co to? Dobra. Wzięłam sobie kawę też, ta Kenko, powiem wam, że ona jest dobra. Smooth. I coś jeszcze mamy? Tak, jeszcze mamy, tak. Łukasz sobie wziął żel pod prysznic, taki, o, jakiś męski, ale ja go, Łukasz, nie ten, nie wiem, dlaczego mi nie dałeś testować? Zapach Afryki. No. Zapach Afryki, nie, dobre, ładne. To ładnie Afryka pachnie, ty, faktycznie Afryka. Słoniem. No, nie wiem, właśnie, nie, ładnie pachnie. Ja pokazywałam wam w sklepie, wzięłam sobie ten krem do depilacji Nair, on jest świetny, tylko powiem wam, że zdziwiłam się ostatnio, bo tutaj kupiłam go za 99 i to jest jego normalna cena. Natomiast ostatnio jak go szukałam w Butcie i w Saversie chyba i w Superdragu patrzyłam,
we wszystkich drogeriach, to słuchajcie, on był po 6 funtów. No i mówię, no nie wiem, porąbało ich czy co? Taki krem do tego, zawsze go kupowałam za funta i był świetny i tego, tu nagle po 6 funtów ceny, nie wiem o co to chodziło. Czy to by nie był ten? Aha, no i jeszcze mamy, zapomniałeś, ale trudno, już masz dzieci. I jeszcze galaretki, to też wam pokazywałam w sklepie. I coś jeszcze? Nie, to wszystko. Tak, to wszystko, także takie nasze zakupy, po to pojechaliśmy. Kicia, ty nie byłaś kupiona. Znaczy byłaś, ale już jakiś czas temu. No dobra, kończę, bo bateria mi już miga, także odezwę się później. I przyszłam się z wami pożegnać już wieczorkiem, mimo że jest jeszcze bardzo jasno, bo jest godzina 19, co pół godziny już będzie pewnie ciemno, ale przyszłam się już pożegnać, bo ja idę się wykąpać, słuchajcie, nic więcej się nie działo, tak naprawdę Łukasz tam sobie jeszcze odpoczywał, jeszcze po podróży, wiecie, dość zmęczony był. No, a ja co? A ja montowałam dla was jeszcze jednego vloga, który będzie już na kanale, wyszedł mi strasznie długi, bo wyszedł mi, słuchajcie, półgodzinny vlog. Także, jeżeli nie oglądaliście, to on jest już na kanale, bo on będzie pierwszy. Jak macie wolne pół godziny, to zapraszam was serdecznie. I słuchajcie, dalej mam akcję tą moją wykańczania kosmetyków, tak patrzę tu w dół, bo mają na dole. No i na razie póki co to męczę cały czas to serum. No zużycie jest dość duże, powiem wam, że ono bardzo szybko się zużywa, bardzo, ale to bardzo szybko po prostu znika. Także niewydajne jest w ogóle. I co wam chciałam powiedzieć, że czemu ja go nie używałam, to sobie przypomniałam dlatego, że, tylko żeby mi teraz nie poszło, nie no nie pójdzie, bo nie ma jak, że zobaczcie, ono ma pompeczkę, ma pompkę zepsutą, w ogóle nie ma tego patyczka w środku, który powinien pompować krem, dlatego ja go nie używałam, a teraz sobie radzę tak, że po prostu go tu odkręcam, no i jak tutaj odkręcę, no to słuchajcie, wkładam pędzelek po prostu, jakiś tam wiecie, taki jeden sobie przeznaczyłam, którego nie używam. A dziś go tu teraz nie mam. Taki wiecie, najzwyklejszy. A gdzie ja go zgubiłam? Gdzieś go umyłam i gdzieś go wsadziłam, wiecie? Nie do moich pędzli, tylko gdzieś. No w każdym razie, najzwyklejszy pędzelek, akurat taki dwustronny używam, bo on był do brwi czy do czegoś. Nie, on był kupiony w funciaku, dlatego mi nie szkoda. Więc pędzelkiem sobie po prostu, wiecie, wyciągam to serum i nakładam na twarz. Tak sobie z tym radzę. Powiem wam, że serum jest spoko, jest bardzo fajne. Jest retinolem i przestała mi się przetłuszczać skóra, jeżeli ma to jakiś związek w ogóle z tym. Jedyne co, to słuchajcie, patrzcie. Tu, tu i tu. Jeszcze tu gdzieś coś miałam chyba na szyi. O, i tu. Słuchajcie, wywaliło mi 4 takie wielkie guzy podskórne, bo to nawet nie są pryszcze do wyciśnięcia. Ale to ja podejrzewam, że słuchajcie, to nie serum, bo ja to mam już od jakiegoś czasu. Na pewno, nie wiem, po 2 użyciach serum może mi to wyskoczyło. Wątpię, żeby tak to serum zadziałało strasznie. Podejrzewam, tym bardziej, że to jest ta okolica. Podejrzewam, słuchajcie, że to jest wszystko zasługa picia pokrzywy. Tak się oczyszcza mój organizm, wywala mi po prostu na wierzch toksyny przez skórę. A słuchajcie, dlaczego tak myślę, że takie jest działanie pokrzywy i jeśli chodzi o ten obszar? Bo gdzieś kiedyś czytałam, nie wiem, muszę sobie to jeszcze zaktualizować, czy na pewno ja dobrze czytałam, czy dobrze pamiętam, że tutaj jak w okolicy ust was wysypuje, właśnie w okolicy ust, brody, żuchwy, to są toksyny. To wychodzą właśnie toksyny z organizmu. Bo zobaczcie, na czole nic nie mam, na policzkach nic nie mam, nos mam czysty, nic na nosie, także tylko tutaj, więc to są prawdopodobnie toksyny. Także super, oczyszczamy się. Dobra, uciekam, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już w następnym filmie. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i do zostawienia łapki w górę i komentujcie w komentarzach, co może używaliście z tego, co kupiliśmy z Łukaszem, albo co was zainteresowało i spróbujecie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.